wybrany trener dla miasta Opole. Dzisiaj jestem na niesamowitym wydarzeniu. Forum Drugie Opole jest gospodarzem międzynarodowych zawodów pole dance. Naprawdę niesamowita atmosfera, piękne uczestniki i powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo ciężki sport. Jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę jest przepiękni uczestniki i powiem Wam, że te figury, które oni wykonują, żeby to zrobić, naprawdę przyłożyli do tego dużo i dużo pracy. Międzynarodowe Mistrzostwa Pole Dance dziś w Opolu trwają. Do wieczora będzie można oglądać wspaniałe występy zawodników z całej Europy i świata. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie, jeszcze można zdążyć tutaj do nas przyjść. Mamy tutaj dostawców za moimi plecami, którzy mają dzisiaj zdrowe jedzonko, pyszną kawę, zabawki, skrzynia prezentów. Również, także każdy znajdzie coś dla siebie. Jestem organizatorem, ale nie odbyła się ta impreza, gdyby nie pomoc firmy Events Partner i koleżanki w rejestracji w biurze prasowym są w tej chwili, także mogą udzielić wielu, wielu informacji również. No i dzięki sponsorom dzisiaj jesteśmy tutaj, a mogłabym ich wymieniać tutaj wielu, 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 wielu. CWK jest współorganizatorem naszej imprezy, Urząd Miasta, wsparcie Pana Prezydenta, za co bardzo serdecznie dziękuję oraz wszelkich mediów. Dziś startuje w CWK 93 zawodników z 7 krajów ze świata. Międzynarodowe zawody pole dance'owe. Jest to druga edycja, która cieszy się już bardzo dużym uznaniem, a powołałyśmy tą imprezę razem z Anią Dambachi między innymi po to, żeby pokazać ten piękny sport, żeby pokazać, że pole dance to jest sport połączony z bardzo dobrą kondycją, z bardzo dobrze zbudowanym ciałem, z siłą, no i też również jest wyrafinowany, bo to jest sport, który kojarzy się z takim baletem w powietrzu, akrobacjami właśnie na rurze. Trzeba do tego niesamowitej kondycji, do tego oczywiście też jakiejś gracji, wyczucia, subtelności, no jest to bardzo artystyczny sport. I właśnie tymi zawodami, które tutaj organizujemy w Centrum Stawiczo-Kongresowym, chcemy pokazać Polsce i światu, że jest to naprawdę dyscyplina, która wymaga bardzo dużo pracy i jest przepiękna. Także zapraszam. Wracając już po występie, po tym całym wydarzeniu, powiem Wam, że jestem po prostu pod niesamowitym wrażeniem. Po prostu wyobrażam sobie
ile potrzebnie godzin pracy, ćwiczeń, w ogóle co oni przeżywają, żeby stworzyć chociażby jedną figurę, a oni pokazywali nas niesamowite występy. Po prostu szok. Naprawdę jest skomplikowany sport. Uważam, że to jest sport. A gimnastyka w powietrzu. Po prostu pięknie. Pięknie, na ile oni cudownie wyczuwają muzykę, jakie oni po prostu życie pokazują, jak oni ogarniają całe swoje ciało. Po prostu niesamowite. Nawet żeby spinać się na tą rurę, to trzeba tyle sił, tyle wysiłku. Po prostu cudownie. 90 uczestników, którzy pokazywali niesamowite życie, naprawdę. Jestem, jak ja powiedziała, już jak już powiedziałam, jestem pod wielkim wrażeniem, pięknym wydarzeniem. I bardzo fajnie, że takie wydarzenia odbywają się w naszym mieście. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Oczywiście fajnie, że trafiliście na mój kanał. Proszę tu zostać, bo przygotowała dla Was bardzo dużo pięknych rzeczy. Miłego wieczoru, fajnego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wszystkim pa!